8 czerwca 2014, północne Indie. Grupa 51 osób, 48 studentów i 3 członków Wydziału Instytutu Inżynierii i Technologii FNR brało udział w edukacyjno-przemysłowej podróży z miasta Shimla do Manali. Podróżując drogą Mandi-Manali, NH21 postanowili zrobić postój na skałach znajdującej się tuż obok rzeki Bias. Poziom wody był wyjątkowo niski, co zaciekawiło i skłoniło grupę do eksploracji. Odpoczywali na skałach, nie wiedząc, co dzieje się nieco dalej. Władze Tamy i hydroelektrowni Larii postanowili otworzyć śluzy. O 18.48 potężne masy wody z Tamy ruszyły w dół rzeki. Z sytuacji zdało sobie sprawę 2 mężczyzn na brzegu. Krzyczeli do grupy, wskazując w kierunku Tamy. Nikt z początku nie wiedział, o co chodzi nieznajomym. Chwilę później było już za późno. Pojawiła się fala, za którą szybko wzrastał poziom wody w rzece. Jak najszybciej ludzie wskoczyli na skały, aby uniknąć zmycia. Tym samym grupa rozdzieliła się na parę różnych kamieni. Niektórzy nie zdążyli wejść na żaden z nich i już zostali porwani przez silny prąd. Pozostałe grupy były rozbijane jedna po drugiej przez podnoszącą się, rwącą rzekę, aż wszyscy znaleźli się końcowo w wodzie. Postronni ludzie i ci z grupy, którzy nie znaleźli się w śmiertelnej pułapce, próbowali pomóc. Wedle świadectw, parę osób zostało przez nich uratowanych. Niektórzy przypłacili to sami życiem. Łącznie zginęło 25 osób, 6 kobiet i 18 mężczyzn. Odnaleziono ciała 23 z 24 studentów oraz przewodnika. Ciała jednej studentki nigdy nie znaleziono. Zarząd Tamy został oskarżony o spowodowanie tragedii. Woda została upuszczona bez wcześniejszego ostrzeżenia. Dodatkowo według świadków odpalona nie została syrena ostrzegawcza. Rodziny ofiar dostały odszkodowania w wysokości 2 milionów rubli. Od zarządu do spraw energii elektrycznej, uczelni, z której pochodzili studenci oraz samego stanu, w którym wydarzyła się tragedia. Samą hydroelektrownię prześwietlono i wykryto wiele nieprawidłowości, nawet niezwiązanych z omawianym incydentem.